Dzień dobry, szalom! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajemy króliczka zajączka w Europce Universalis 4 King of Kings DLC, najnowszy Adrabil pod Persję. Wielką, potężną Persję, zemsta Persów za 200 tysięcy poległych Persów w Francji. Przy okazji robimy achievka, żeby Adrabilem stworzyć Persję. Łapki w górę i co czyste komentarze. To na wstępie. Ponieważ wyczuwam, że dzisiaj uda nam się stworzyć Persję. Może przesadzam, może zbyt optymistycznie patrzę, ale patrząc, że w poprzednim odcinku mieliśmy jedną prowincję, a dzisiaj jesteśmy imperium, które prawdopodobnie będzie sięgać od morza do morza. Takie międzymorze perskie stworzymy, czajcie. Bo tu jest Morze Czarne, a tu jest Morze Kaspijskie i będziemy między morzem, rozumiesz? Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działać, kiedy my spisujemy z Gruzją, zrobimy z nich papeta i weźmiemy przy okazji ich pieniążki, to czy wrzuci nas od razu do wojny z Kwara Czaczaczuju? Bo nie za bardzo chcę czekać, aż z Kwara Czaczaczuju spisuje. Dlatego jak to spisujemy, ta wrzuci nas. I teraz pytanie. Czy my jesteśmy, no właśnie, przejęliśmy kontrolę, czy my jesteśmy w stanie pokonać, kogo możemy wezwać? Maszdaran i tylko Maszdaran, który ma 6 tysięcy. Czy my jesteśmy w stanie pokonać wojska Karaczaczaczuju? Żeby seria nie przymulała i żeby cały czas trwał totalen klik, my podejmiemy tą rękawicę, podejmiemy to wyzwanie. Być może zakończy się to upadkiem, ale co złego może się stać? Spróbujemy, spróbujemy. Zamiast poczekać i wypisować, kiedy Karaczaczaczuju skończy swoją wojnę, zawalczymy, popróbujemy, popłacimy. Co złego może się wydarzyć? Prawda? Prawda. O proszę, jaki łakomy pokąsek, oblegacie Tbilisi, stolicę naszego nowego papeta, którego oczywiście jako porządny master będziemy bronić, także... Minus jeden za rzekę, ale tu w Europce wszędzie są rzeki. Ważniejsze, że oni będą mieli minusy za walkę w górach na naszym forcie. Także w nasze armie wchodzą. Oczywiście najemnicy weszli po wiersi, wchodzi nasza armia. O, ci Quaradżuriu aż takiej słabej armii nie ma. Ale nosimy spektakularny zwięz, tylko nie mamy manpowera. Problem jest w manpowerze. Problem jest w manpowerze i potrzebujemy więcej mistycyzmu. Plus minus wyrównaliśmy siły. Plus minus wyrównaliśmy siły, tylko oczywiście nasza armia już praktycznie nie istnieje. To są najemnicy i sojusznicy papety. Właśnie Gruzja traci 2000! Jakby była lojalna i się słuchała, to byśmy uratowali ich 2000. Może zdążymy, może będą dalej oblegać. To się wbijemy. O, jak będzie się dalej oblegać, to jest szansa. Jest szansa, stójcie tam! Kwaraczaczaczujeni, biegniemy po was! Biegniemy po was? Żeby zniszczyć waszą armię po raz kolejny. Ile nas tu jest? 6 tysięcy? 1000? Oj, tu może być nas za mało, a my mamy już kudeczkę, niedobrze. Może być problem. Być może przesadziłem. I drobny odwrót. Drobny odwrót. Drobny odwrót. Niech sobie oblegają te Tbilisi. My na razie skupimy się na fortecy w Karabachu. Możemy przeprowadzić pierwszą reformę governmentu. Mamy w ogóle unikalną, tego chyba wcześniej nie było, mamy feudalną teokrację. Teraz wprowadzimy sobie chyba klasycznie... Klasycznie wprowadzimy sobie 10% większy manpower. Możemy sojusznika wezwać, Cyrkazja! Naprzód, towarzysze, za wielką Persję! Bronimy Gruzję przed rzezimieszkami. 4000 najemników dodatkowych. Ruszy na front, aby bronić Tbilisi, stolicy naszych sojuszników. O proszę, kwestior od Kiza Bajaszów. Możemy otrzymać 7500 manpowera. Jeśli... Święty zakon persko-muzułmański? Powołamy? Żeby powołać zakon, kosztuje to 100 military pointsów. Dostajemy 2 base manpowera w każdym regionie. Dostajemy permanentne boosty plus 10% manpowera. Fajne, fajne, fajne. Tylko, że musimy cały region kontrolować. Trzecia wielka bitwa o Tbilisi. Mam nadzieję, że tym razem pokonamy wojska Karaczaczaczuju, które szybko opuszczają gruzińską stolicę. Totalen krik trwa. No powiem wam, że potężny stak kawalerii oblega Tabriz, aby nie przerywać postępu oblężenia. Kolejna wielka bitwa o Tbilisi. Znowu masakrujemy wojska Karaczaczaczuju. Szkoda, że one tak szybko uciekają. Szkoda, że one tak szybko uciekają. O, bo byśmy większe im straty może zadali. Żeby nie było przypału, żeby nie było przypału, że nasza stolica Adrabil padnie szybciej niż Tabriz, który oblegamy. Odpalę nawet edykt 33% defensywy. Nawet odpalę to, bo jeżeli oni szybciej zdobędą Adrabil naszą stolicę niż my Tabriz, to będzie gigantyczny problem. Na 7% nie zdobędą, prawda? Prawda, dobrze. A my na 35% zdobędziemy? Ha, na 35% dobrze, zwycięstwo. I teraz wbijamy się wojska w Karaczaczaczuju.
O tak, o Jezus, Europka, jak się stęskniłem z tymi stokłajpami, z tymi bitwami. Dobre straty zadajemy, 3000. Aha, większe straty ponieśliśmy. Mamy kawalerii, nie mamy, nie stać nas już, jest jak jest. Ktoś ogłosił bankruta, kto? Shirvan, a Shirvan... A bo Shirvan jest oblegany przez rzezimieczków z Gazikum, którzy w ogóle w naszym Dagestanie się striggerowali. I oni, Gazikum jest hordy... Aha, i tak czy siak jesteście trybutariuszami hordy. No cóż, jest jak jest. W ogóle Gruzja w tym DLC-ku też dostała drzewko, nie? I oni tu mają jakieś misje. Mogę im to robić? Mogę im to w sumie robić. I oni coś tam dostaną. No i kto by uwierzył? Kto by uwierzył? Kolejna wypocona wojna. Wojna totalna oddaje non-stop od początku serii. Podoba mi się kolejne wielkie zwycięstwo naszej perskiej armii. Drabil rośnie w oczach. Questior zrobiony. Co my mamy? Dostajemy Kora na Tabriz, nie trzeba będzie korować. Tracimy 2 Warek Zoszyn. Dobrze, bo już tego trochę Warek Zoszyn było. Nice. Austriacki papież ogłasza krucjatę na Osmana. Ja bym chciał sojusz z Osmanem. Nie mamy jak przyjąć renesansu, ale możemy Nogajowi von Nogajowi sprzedawać feudalizm i to za 0,57 dukata. Brzmi jak plan. Nie żebym narzekał, bo nie narzekam, tylko prowadzę nieustany dodalen krik. Znowu jest sytuacja, że łamiemy gigantyczną potęgę w regionie dzięki naszym wypoconym, spoconym bitwom. Chłop ogłasza bankructwo, po czym dostaje 2 gigantyczne wojny na twarz. Ale my się tym nie przejmujemy, bo właśnie zszedł trus z Ażajamem, który walczy z Osmanem? Wchodzimy tam, wchodzimy na pełnej. Nurkadir ci nawet nie pomoże. Wchodzimy, cała jego armia znajduje się w sumie obok nas. 13 tysięcy ażamskich wojowników. Także wypowiadamy wojnę, nie mamy żadnych sojuszników, którzy będą nam kraść prowincję. I ja nie mogę tu zaatakować, bo co? Bo fort nas blokuje, czy co? Naprawdę? Miał być taki sprytny plan, a wyszło jak zawsze. Cholipka. Okej, okay. Chcecie się bić, to będziemy się bić. Będziemy się bić, my tego fortu nie odpuścimy. To były te równiny. Kogo możemy wzywać? Mazdara. Nie, Mazdaranu nie wzywamy, bo on chce nasze prowincje. My się nie damy nabrać, sami to wygramy. Sami, samiuśćcy, pokonamy oponenta. No to jest niesamowite. Wszyscy rzucają się i rozdrapują te upadające imperia. Tak jest. Czy Mamelusz walczy z Osmanem? Nie. A czy Mamelusz teraz jest za lepszym sojusznikiem niż Osman w tym regionie? Pytanie. Wytrzymaj, Gruzinie! Wytrzymaj, Gruzinie! Biegnę! Biegnę ci pomóc! Nie! Wojska gruzińskie są beznadziejne. To był stakłaj wojsk gruzińskich. Czy wy macie pierwszą technologię militarną, czy co? Jest z wami nie tak? Macie czwartą. Panie Bagatiori, proszę się ogarnąć. Nie po to daliśmy wam żyć, żebyście teraz ośmieszali perskie imperium. Oj, mordzie, to był błąd. To był błąd, że ty szedłeś na ten fort. To nie są wzgórze, nie? To są równiny, ale mimo wszystko boli. No i to też nie będzie stack wipe. Powoli też dewujemy renesans, bo ja mam pomysłu, skąd my tutaj weźmiemy renesans, więc powolutku go sobie tutaj dewujemy w Shirvanie, bo to jest jedyna sensowna prowincja w tym naszym... Wow. To trochę potrwa. A bo oni obok się wycofali, to był stack wipe. O, perska armia znowu dominuje. Dominatorzy. Chodźcie, Osman, grzeczny Osman. Osman, ty mnie nie tykaj, tak? My się lubimy, prawda? Co wy zrobiliście z tym Quarachachachuyu? Quarachachachuyu zostało zajęte przez Hasse, tu się jakaś Basra wyzwoliła, tu się jakieś Hisyne Faje wyzwoliły, Bitaje i Armenia. Armenię, którą moglibyśmy w sumie przytulić, i to nawet szybciutko, bo Gruzja ma na nie claimy i jest gwarantowana przez Ajam. Pięknie. Aha. To fajnego mieliśmy Dariuszka. Pożegnajcie się z Dariuszkiem, bo właśnie umarło mu się. Ty, ale nową grafikę dał Paradox, niesamowicie. Ja nie poznaję Paradoksu, graficzkę dali. Moglibyśmy następcę 5-3-2, który aż taki beznadziejny nie jest, tylko że my tutaj z questa prawdopodobnie dostaniemy tego legendarnego, historycznego właściwie, Ismaila I, tak? Zakładam, że to jest postać historyczna, więc to raczej będzie nas dzielić, więc my po prostu sobie poprosimy o meczet, który potem zamienimy docelowo naszą zarostrosjańską świątynię ognia. Co się nie, że spalimy meczet, tylko... To przystosowujemy, bo będziemy się zmieniać zaraz strasznie, to chyba logiczne, nie? No. Pisowanka z Ażajamem. Przygarniamy kolejnych 7 perskich prowincji razem z 256 sztukami złota. Wysyłamy naszych dyplomatów, aby podpisali o zawieszenie broni przy niewielkich stratach. Udało mu się znowu powiększyć nasz Adrabil, wojna i permanentny dodalen Greek trwa. I dzięki czemu możemy zrobić questa. Event Rise of Ismalu pierwszy happens. I teraz mamy evencik i do wyboru możemy właśnie, jak myślałem, możemy 5-6-5 władca. Może być trójkowym doradcą o 90% tańszy, wow. A może być generałem 5-5-5-3.
10 armii tradycznych. Nie, no my chcemy, żeby on był dziedzicem w wieku 15 lat. Tak. O, tron należy do niego, panie Ismailu I. Mamy nowego dziedzica, to jest nasza dynastia. To w sumie tego staruszka moglibyśmy się pozbyć. Co prawda on ma te moralki i Andres minus 2. No ale 5-6-5 mówi samo za siebie, nie? Jeszcze między tymi naszymi totalinkrigami i permanentną wojną ze wszystkim dookoła chciałem tylko powiedzieć, że nie podoba mi się to, że Osman i Kebabini, a właściwie Kebabini i Osman, atakuje coś, z czym nawet nie graniczy, bo robi te swoje papeciaki. Z Trebizondu zrobił tego papeciaka, jak on zaraz z tego zrobi papeciaka i ze wszystkich zacznie tutaj dookoła robić tych papeciaków, a potem uzna, że ten Adrabil mu się nie podoba i będzie chciał zrobić znacz papeciaka, gdzie i Mamelucz i Osman dostają z drzewka tyle claimów, tyle roszczeń, że są do nas po prostu permanentnie negatywnie nastawieni, bo według drzewka ich roszczeń mają roszczenia do naszych ziem. Także jeżeli ci dwaj nie zaczną się klepać po kieskach, kiepsko to widzę, naprawdę. A tymczasem Armenia, tymczasem wojna totalna. Możemy w sumie w naszej stolicy, mamy tak czy siak questa, powołać ten święty zakon Safafafaidów. Powiedzmy, że zakon asasynów, bo to jest jedynie sam region. Safafaidzi, mistyczny zakon muzułmańskich rzezimieszków. 100 military pointów, no ale mam nadzieję, że warto, przy okazji questa podzrobimy. Jak zrobimy questa, właśnie, dostaniemy zamek i meczet. No nie wiem, czy tam kolejny zamek potrzebny. Więc ja raczej chociaż w Tabrizie. Nie no, Tabriz jest lepszą prowincją pod zamek. Wszystkie ziemie Armenii przekazujemy Gruzji, bo to będzie ich stejcik tutaj pełny i oni sobie kościora zrobią. My tego kompletnie niepotrzebne na razie do Persji, potem się to zanektuje. Poza tym potrzebujemy silnego, przyjaznego papeciora. No proszę, 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 zobaczmy co my tutaj mamy. Mieliśmy robić Persję, ale jest okazja stworzyć Syrię. W sensie zaatakować Akwaczaczaczuju, który ma sojusz z Osmanem. Przy okazji zabrać jedną prowincję Raqqa i wypuścić tego papeta syryjskiego. Będziemy mieli drugiego papeta, wejdą Strong Duchis. Będzie znowu totalny krik, nieprzerwana, permanentna wojna o stworzenie Wielkiej Persji. Trzeba było nie gwarantować, znaczy on go chyba wypuścił i go z automatu gwarantuje. Trzeba było nie wypuszczać, tylko podbijać. No go osobno niestety wzywać nie możemy, mam nadzieję, że starczy skoro, żeby do tej Raqqi się dostać. Także żbiczku, totalen krik. Oblegamy ich stolicę w Dikiabar Bibiżu. Pozdrawiamy krucjatową Polszę na drugim kanale z Mediewala, gdzie też walczymy o tą osadę, tylko że z drugiej strony bronimy jako krucjatowa Polsza. Natomiast nasza armia razem z armią gruzińską, która dziś zniknęła, oraz cyrkaską, aha, tutaj się połączyli, będziemy ścigać i bronić Tbilisi po raz kolejny. Tbilisi to jest dobra forteca, tu wszyscy chodzą i oblegają, a my to po prostu w tych górach masakrujemy. Dzień dobry, Stack Wipik. Teraz ścigamy tą armię Akwaczaczaczuju, pokonamy tych buntowników, potem tych buntowników, potem tych tutaj w Taharanie buntowników, a w międzyczasie nasz stack najemniczy będzie sobie oblagał forciki. Dobra, zbustujmy do końca ten renesans. Nie wiem, czy my powinniśmy przepłacać za technologię, ale bardzo nie lubię przepłacać za technologię, znacie zajączka, chciwego, chorego imperialistę. Dlatego zbustowaliśmy ten Shirvan za 300 dukatów, możemy od razu przyjąć renesans. Przyjmij renesans, bo jesteśmy troszeczkę do tyłu z technologiami. Te wszystkie wojny były z dwoma troszkami do tyłu, rozumiesz? Znaczy z jednym, z dwoma generalnie. Zawsze z jednym, może czasami z dwoma, ale spocenie zajęcze, walka w górach i nasz Algiga czadowy generał, to już jest trzeci tego imienia. Daje radę. Mamelucz walczy z Tymurydem, nareszcie, bo ten Tymuryd, rozumiesz, on tu w Tybety, w Indie zaczął się wbijać, ja już się bałem, że ten Tymuryd się nie rozpadnie. Ty walczysz z Farską Wojną Niepodległość i Systańską Wojną Niepodległość. Transaksonia jest twoim wasalem, ale się buntuje. Bardzo dobrze, bo nas czeka jeszcze jedna wojna z Ażajamem i jedna wojna z Tymurydem, aby zjednoczyć Persję. Darmowy korw Adriabaliu. Tym? Gdzie my dostaliśmy? Tu darmowego kora dostaliśmy. Tak? Gdzieś darmowego kora dostaliśmy. W każdym razie, ten darmowy kor jest tutaj. A, no i świetnie, bo my to będziemy brali. Wszystko to będziemy brali, a tutaj będziemy papeta wypuszczać. O Jezus, ale to będzie dobre. Dałem coś fajnego. Core creation cost minus 20. Roar of the Persian Lion. I nie wiem, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem. Musimy zraszować te dwa cele. Co musimy zrobić? Size Colica Holdings, invite ma albo to, albo to. Ta mechaniczka była tutaj. Tam się wybierało, że co my dostaniemy? Tu dostaniemy... O, 5 lanców stracą, albo tego. To bierzemy to pierwsze. Size Holdings to jest to. Construction cost minus 15 za landing point. Dobra, niech będzie. Dzięki czemu mamy tego kościora zrobionego.
Fajnie. A żeby ten zrobić, to musimy mieć pobożność na 80 albo minus 80 i 75 Religious Unity. Obecnie Religious Unity mamy na poziomie 70, a tu mamy minus 60. No dobrze. Anulujemy sojusz z Osmanem, 225 dukatów, te prowincje lecą dla nas, tylko po to, żeby dostać się do tej Rakki. Także wypuszczamy, znaczy pisujemy, zaraz wypuścimy Papeta. Pisujemy kolejną wojnę, właściwie tą pierwszą, czyli Jadralan. Tu troszeczkę już agresywnej ekspansji nam podskoczy. Timuryd, Osman w koalicji, well. No to chwilę poczekamy, pochillujemy. Timuryd, Osman, potem jeszcze Mamelusz w koalicji. No, typowy zając, zaczyna się. I nie minęło 20 lat rozgrywki, a już koalicja Osmana, Mamelusza i Timuryda. No i zając, ty chory imperialisto. Syria, tak. Wypuść Syrię w Alarakce, jako naszego papecioka. Świetnie, bo Syria ma tutaj dużo soczystych, fajnych korów. Syria teraz w ogóle na start jest jako papet Mamelucza, nie? Syria jest na start papetem Mamelucza. Koalicja niewielka się robi, ale spokojnie, nie ma dobrej Syrii bez koalicji. Aha, i teraz mamy wybrać. Możemy mieć dwóch rywali. Znaczy możemy wybrać, możemy jednego i drugiego i wybrać na rywala i skazać się na zagładę. Panie Mamluczu, panie Osmanie, proszę walczyć między sobą. Wy macie jakiegoś trusa czy coś? Proszę się bić. Proszę zostawić zajączka w spokoju. My tutaj tylko robimy Persję. Ja już dalej na zachód nie pójdę. Na razie, obiecuję. Obiecuję, będę grzecznym zajączkiem. Kto ma większą szansę na sojusz? Ci nas nienawidzą, bo żądają naszych ziem. Ci nas nienawidzą, bo żądają naszych ziemi są Osmany. No docelowo chyba z Mamluczem się sprzymierzymy, żeby złamać potęgę Osmana, albo sprzymierzymy się z Osmanem, żeby sobie na łatwości podbijać. Albo nie sprzymierzymy się z nikim, bo gra uzna, tak jak teraz, że nie jesteśmy godni być ich przyjaciółmi. Dobra, wiecie co? Zaryzykujemy. Zaryzykujemy, wyznaczymy Osmana jako naszego rywala. Dzięki czemu Mamelusz troszeczkę nas polubi. Oraz jest szansa na sojusz z Polszą. Nieduża, ale jest. Skąd my mamy 49 tysięcy manpowera? Co jest? Ojej, co to za sumy manpowerowe? Ty, to może usuń tych najemników, bo oni tak są już na wyniszczeniu. I my tych naszych przede wszystkim kunia specjalsa, my mamy te nasze specjalne dywizje, które są tanie w utrzymaniu, rozumiesz? Weź tu ze 3 konie zrekrutuj. I tutaj tej naszej piechoty nawal. Jacie, ile możemy mieć manpowera? Co jest? Polsko, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cenić cię trzeba? Ten tylko się dowie! Kto weźmie z tobą sojusz? Aha, Hohenzollernowie na polskim tronie. A co byście tam zrobili? Polsko, Polsko, Polsko. Dobra, dawaj tego Osmana. Dawaj tego Osmana, z dwóch stron go będziemy klepać, kurde. Dobrze, myślę, że na dzisiaj starczy tych Totalen Kriegów. Mieliśmy zrobić Persję, ale za bardzo na zachód polecieliśmy, no trudno. Tak nas ściągnął Totalen Krieg, on czasami miota z lewej i z prawej strony. Ale spokojnie, Persja wielka będzie. Tak wygląda obecnie nasza amebista rozlewająca się po Bliskim Wschodzie Persja. W następnych odcinkach wojna tutaj, 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 tutaj. Wielka Persja powstanie, łapę górę, co czysty komentarz. Do następnego, cześć, cześć.